bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. I znowu jesteśmy w studiu telewizji Co Słychać. A przed Państwem niecodzienni, naprawdę niecodzienni goście, bo przyrodnicy z Kołuszyna. Mamy przed sobą Julkę, Piotrka i panią Krystynę. Ale oni się sami za chwilę przedstawią, może zaczniemy od dziewczyny młodszej. Julka nam powie, skąd ty dokładnie pochodzisz, co na co dzień robisz, zanim powiemy o waszych sukcesach. Nazywam się Julka Abramowska, mieszkam w Garczynie Małym. W Garczynie Małym, żeby wszyscy wiedzieli, tak? Tak, dobrze. I chodzę do szkoły podstawowej w Kałuszynie. Aha, to ile lat już chodzisz do tej szkoły? Trzy. Trzy lata chodzisz do tej szkoły, tak? Bo wcześniej gdzie chodziłeś? Do szkoły podstawowej w Chrościcach. Aha, to filia szkoły w Kałuszynie, tak, dla tych, którzy nie wiedzą. Mhm. Więc w tych Chrościcach chyba też się dobrze kształcili, skoro i w Kałuszynie zdobywasz laury. Ale o laurach, proszę Państwa, to za chwilę. No i Piotrek? Witam Państwa, nazywam się Piotr Grabarek, chodzę do klasy 6C w szkole podstawowej imienia Bolesława Prusa w Kałuszynie. Chodzę do tej szkoły 6 lat. I jeszcze uczęszczam do drugiej szkoły, szkoły w Mińsku Mazowieckim. To jest to szkoła artystyczna, szkoła muzyczna. No i uczęszczam tam 4 lata. A na czym grasz? Na pianinie. A u kogo? U pani Joanny Nowik. Też znana nam osoba wszystkim. No i na koniec pani, która doprowadziła właśnie, trochę pomogła osiągnąć ten sukces, o którym na razie nie mówimy, ale za chwilkę będzie. Nazywam się Raczyńska Krystyna, Raczyńska Felwasiluk dokładnie, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy. Pracuję w szkole podstawowej w Kałuszynie od 10 lat. Wcześniej pracowałam w szkole podstawowej w Nowych Groszkach, tak, a w ogóle jestem od 22 lat nauczycielem już. Obecnie uczę przyrody, wcześniej uczyłam biologii. Mieszkam w Siedlcach, a pracuję w mieszka pani w Siedlcach. Tak, i właśnie ja o tym się dowiedziałem i chciałam powiedzieć, jak to się stało, że siedlczanka przyszła pracować najpierw do Groszk, a potem do Kałuszyna. Tak w ogóle nie jestem siedlczanką. Ja pochodzę z byłego województwa bialsko-podlaskiego, z Zaburza, takiej niewielkiej miejscowości. A jak to wyszło? Praca. Mieszkałam początkowo w Kałuszynie, pracowałam w Groszkach, później pani dyrektor z Kałuszyna, za co jestem jej bardzo wdzięczna, tak, pani Ala Włodarczyk zaproponowała mi pracę w Kałuszynie, bo się zwolnił etap. No, Groszki na pewno będą taką szkołą, która nauczyła mnie bardzo, bardzo dużo i którą zawsze będę wspominała z sentymentem, bo takie małe szkoły mają swoją specyfikę. No, ale wszyscy widzieliśmy, że któregoś dnia niestety z Groszki trzeba będzie odejść, a gdzieś trzeba będzie pracować. I no, nie była to łatwa decyzja, przejście z takiej malutkiej szkoły do takiej dużej szkoły. Natomiast no, jestem zadowolona, że przeszłam, pracuje mi się bardzo dobrze. Można się naprawdę przyzwyczaić do pracy w takich dużych grupach. No i dzięki temu, no myślę, że można dużo więcej zrobić, bo jest dużo więcej dzieci. To proszę pani wytyczyła drogę dyrektorowi, Markowi Pachnikowi, bo to najpierw pani przeszła do Kałuszyna, a potem on pan za panią. To znaczy było tak, że troje nas przeszło do Kałuszyna w jednym roku. Aha. Bo pan dyrektor Pachnik w maju bodajże wygrał konkurs na dyrektora. I ja tylko dlatego, że no, pani Ala Włodarczyk mówi, żeby się nic nie zmieniło tutaj, bo nie wiadomo, jakie będą losy konkursu, a że ruch kadrowy jest no, na wiosnę w zasadzie w szkole, więc umowę ze mną podpisała pani Ala Włodarczyk. Ale tak naprawdę przeszliśmy wszyscy, ja, pan Marek prawie razem, i jeszcze razem. Jeden pan do gimnazjum, wszyscy troje przeszliśmy. Tak. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówimy? Dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, jak to jest właśnie na wsi. No, Kałuszyn jest miastem, ale powiedzmy sobie nie tak dużym, prawda? Kiedy nauczyciel przechodzi z małej szkoły do dużej i ma no określone problemy, a może i szanse rozwoju też, bo to są problemy połączone z rozwojem. Zawsze trzeba rozwiązywać problemy, żeby osiągnąć jakiś rozwój. Ale przechodzimy do sedna sprawy, czyli do sukcesu. I teraz ja bym poprosił Julkę znowu. Powiedz mi, Julka, co wyście takiego osiągnęli ostatnio? Zostaliśmy laureatami w konkursie przyrodniczym Mazowieckiego Kuratora Oświat. Tak. A Piotrka zapytamy, a
co wam to da, tak naprawdę? No, da nam to bardzo dużo. Bo wiem, że nie dostaliście wcale nagród. No nie, ale można powiedzieć, że takie nagrody główne to były, że możemy wybrać dowolne gimnazjum województwa. W całej województwie mazowieckim, tak, nie w całej Polsce. Możemy, mamy już zapewnione 40 punktów na sprawdzianie. Czy maksimum. Tak, maksimum. No i dostaniemy i dostaliśmy już szóstkę na półrocze i koniec roku z przedmiotu. Tego, z którego startowaliście, czyli z biologii, tak? Z przyrody. Z przyrody. Teraz to się nazywa przyroda. Tak. Zanim was zapytam o trud przygotowania, zapytam panią, jak to jest z dziećmi, jak to jest z chwytaniem talentu dzieci? Kiedy pani zorientowała się, że właśnie Julka i Piotrek mogą przyrodniczo zaistnieć? Myślę, że na to potrzeba lat pracy. To się nie da tak na początku, od razu w pierwszym roku. Ja pracuję bardzo długo. Praca jest dla mnie bardzo ważna i to jest po prostu widać, to nie da się tak powiedzieć jak, prawda? Pracując z dzieckiem, nie, pracując z dzieckiem na lekcji widzę, czy ono daje, próbuje dawać dzieciom dodatkowe zadania, czy próbuje czasami, mam taki chwyt, prawda, kiedy na przykład mówię, no to proszę bardzo, pytanie na szóstkę, ręka w górę. W czasie lekcji. Chwyt to jest dydaktyczny. Tak, i wtedy jest widać, kto potrafi, tak, kto chce, bo myślę, że tutaj należy wyodrębnić dwie grupy dzieci. Tak. Są dzieci, które bardzo chcą, ale niestety niekoniecznie dadzą radę. Tak. Są dzieci, które mają potencjał, mają możliwości, ale niestety w którymś wymaga to też rozwijanie talentu i zainteresowań. Czyli to wymaga pracy. Prób pewien, tak? I po prostu odpadają, nie dlatego, że nie potrafią, tylko po prostu może się nie chce w którymś momencie. Może jest to za ciężkie, może to przekracza ich możliwości. A ja jestem od tego, żeby, tak jak zawsze im powtarzam, że oni mają przywilej, bardzo duży przywilej, robienia źle, tego, żeby im się nie chciało, a my dorośli mamy święty obowiązek, żeby trzymać rękę na pieczy i żeby mówić, że to jest źle, nie dlatego, żeby ich skrzywdzić, czy żeby im dokuczyć, tylko dlatego, że taka jest nasza rola i kiedyś to zrozumieją. I tak samo jest z rozwijaniem talentów. Tak. To nie zawsze jest tak, że wszystko, co się daje, prawda? Czasami przychodzi to trudno, czasami trzeba kilka razy powtórzyć, czasami trzeba monitorować to cały czas, prawda? Żeby jednak nie odpuścić. Mhm. Na pewno wymaga to ogromnej siły woli ode mnie i od dzieci, ale już w czwartej klasie, ja mam już w tej chwili takie, teraz uczę tylko jedną czwartą klasę, szóstych uczyłam trzy, tak jak oni. I już w tej chwili ja widzę na przykład, kto ma szansę, czy w piątej klasie, z kim ja mogę pracować więcej i próbuję. No, oni przychodzili na dodatkowe zajęcia od czwartej klasy. Zresztą Julka w tej chwili nie pamiętam, ale Piotrek na pewno od czwartej klasy miał szóstkę z przyrody, Julka chyba też, prawda? A dobrze wiedzą, że ja jestem dosyć surowym nauczycielem, jestem wymagającym. Bardzo. I ja nie stawiam sobie... O to bardzo chciałem jej zapytać. No właśnie, nie, to ja już sama siebie mogę ocenić. Wyprzedza pani fakt. Tak, ja nie stawiam szóstki od tak. Tak. Ale też uważam, że gdybym w ogóle nie postawiała szóstki, to jest bardzo zła ocena przede wszystkim mnie. Bo w szkole, w której tak jak u nas jest cała ściana tak zwanych orłów, gdzie przez kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt minut na koniec roku pan dyrektor rozdaje świadectwa z wyróżnieniem. I jest tego multum. I co? I nie ma nikogo, kto potrafi na szóstkę? No to tak. Znaczy, że są, tylko ja nie potrafię nauczyć na szóstkę. Dobrze, zapytam Piotrka. Piotrek, pamiętasz, kiedy ty tak naprawdę poczułeś, że lubisz przyrodę? Bo to trzeba chyba lubić, kochać coś, prawda? Poczułem, mi się wydaje, że na początku piątej klasy. Na początku piątej klasy. Tak, wtedy no, pani też bardzo mi pomagała, uczyliśmy się na dodatkowych lekcjach i no i tak zauważyłem, że bardzo mi to łatwo wychodzi. Ale do tej piątej klasy, tę czwartą klasę i wcześniej nawet, przecież przyroda jest wokół nas, prawda? No tak. To ty czujesz, że to wszystko kochasz, tę naturę, te grzybki, te jagody, pleśnie, akwarium, rybki. Nie, niezbytnio, chociaż na grzyby zawsze lubiłem chodzić z moją rodziną, ale to... Tak, poza tym to jakoś nie interesowałem się tym zbytnio. Jest to jest, tak? Jest to jest. Dopiero w piątej klasie poczułeś, że kochasz, tak? Że tak lubisz, może powiedzmy tak, że lubisz uczyć się tego, tak? No, bardzo mi to łatwo przychodziło i no, bardzo polubiłem ten przedmiot. Julka, a ty jako dziewczyna, kobiety są wrażliwsze od nas, to przyznaję, z bólem, prawda? Chociaż są wyjątki wśród mężczyzn. Czy ty jesteś wrażliwa na naturę? Raczej tak. A co takiego
no nie wiem, wyciskać łzy z natury. No jeśli na przykład ludzie krzywdzą zwierzęta. O, widzisz. Ale chyba nie dlatego zainteresowałaś się przyrodą. No nie, zawsze jakoś lubiłam. Tak? Nie sprawiło mi to większych problemów i zawsze jakoś wiedziałam więcej niż inni. Aha. Jest to bardzo ciekawe. Ja wam powiem ciekawostkę, więc ja byłem w szkole podstawowej, też miałam biologię, tak? I to było tak, że ja lubiłem zawsze czytać książki, nie? A miałam też bardzo surową panią od biologii. No i ona raz zauważyła, że ja czytam książkę. Pod ławką. Jakoś ciekawą książkę. Ale tych książek ze 200 w roku czytałem, więc musiałam na okrągło, żeby wyrobić jakąś normę i nie poczuć jakiegoś takiego dyskomfortu bez czytania. Pani wójcik. No i wezwała mnie do tablicy, przepytała, przemaglowała mnie od początku do końca, ze wszystkiego. I no, wszystko wiedziałem. Dobrze, możesz czytać, ale nie pod ławką, normalnie. Ale pamiętaj, jak cię zapytam i czegoś nie będziesz wiedział, koniec czytania. Fajnie było. Czyli zwróć uwagę, jaką podzielność uwagi trzeba było mieć, żeby wszystko wiedzieć. Tylko, że ja, no przepraszam, no dzisiaj wszyscy się chwalimy, ustalmy, że ja książkę od biologii, to już miałem wakację przerobioną przed rokiem szkolnym. Ja tak wszystko wiedziałem. Też brałem udział w konkursach i też miałem osiągnięcia. Dlatego mi też przyjemnie z wami rozmawiać, bo ja czuję przyrodę, czuję biologię. Potem wam zadam takie niedyskretne pytania, ale to za chwilę. Więc u ciebie to się zdarzyło w której klasie? Był u Piotrka w piątej. Wcześniej? W czwartej. Już w czwartej, wcześniej, prawda. No nie dziwię się, dziewczęta wcześniej, prawda, czują to, co powinny lubić. A przyroda da się lubić. Prawda to jest, czy nie, Piotrek? Tak, na pewno, to jest prawda. A dlaczego przyroda da się lubić? No, jakby to powiedzieć, mnie bardzo ciekawiła. Czyli po prostu ciekawi i dzięki temu ciekawi, tak jakby ciągnie. A jaki taki dział przyrody szczególnie? Czy raczej flora, czy... No, można powiedzieć... Jeżeli omijając te dwa, tak, to najbardziej lubię geografię. To mnie ale mówi. Ten dział przyrody związany bardziej z podróżami, tak? Tak, z poznawaniem podróże, świata, tak? Tak, kontynenty, kraje, rzeki. Bo ja tak daleko jestem od programu, ja rozumiem, że teraz geografia to jest Przyroda jest to taki zlepek czterech przedmiotów. Biologia, chemia, geografia i fizyka. Przecież ta chemia i fizyka to jest takie minimum, prawda? Aha. Natomiast bardzo dużo jest geografii i biologia. Cudownie, także nie miałem pojęcia. Także to jest taki wszystko wiedzieć. Będziemy zaraz robić geografię. Znasz wszystkie stolice świata? Nie, tego to jeszcze nie. To porozmawiamy, jak będziesz znał. Bo ja w twoim wieku znam, dobre jest sobie. Znowu się chwalę, o Boże kochany. Dobrze, nieważne. No ciekawa sprawa, że teraz przyroda wygląda w ten sposób, bo kiedyś wyglądała całkiem inaczej, bo była i były te inne przedmioty, prawda? Tak, był to inny przedmiot w ogóle. Dobrze. A Jurgen zapytam o właśnie ciebie geografia, a u ciebie też? Czyli flora, fauna bardziej? Raczej tak biologia bardziej mnie interesuje. Mm-hmm. A z biologii flora czy fauna, czy roślinki, czy zwierzęta? Zwierzęta. Zwierzęta bardziej, tak? To może jakąś weterynarką zostaniesz, albo co, techniczką, albo jeszcze? Nie myślałaś o tym? Nie. Aha, to znaczy na razie cię interesują, tak? Potem myślę, że... Ale z innych przedmiotów macie też szóstki? Tak, mam. To całe świadectwo będzie szóstek? No tak. A z czego masz piątkę? Piątkę mam z informatyki, angielskiego, z polskiego, z matematyki. Cztery. Elbuka? Ja mam same piątki, mam szóstkę z przyrody, z języka angielskiego i z matematyki. No, ale to ja wiem, że gimnazjum i tak sobie wybierzecie, niezależnie od tych piątek i szóstek, no, jak nie będziecie chcieli. No właśnie, bo takie mam pytanie. Oczywiście w Kałuszynie będziecie chodzili do gimnazjum. No, ja nie wiem, może pójdę właśnie do Miska, być może do gimnazjum na Pięknej, jak to się mówi. No, czyli macieranki popularnej, tak? Macieranki. Interesuje mnie, jak słyszycie teraz. No tak. Ja myślę, że tę zdradę zarówno pani, jak i pan dyrektor ci wybaczą, bo przecież wiadomą rzeczą jest, że to uczeń decyduje, gdzie chce się uczyć. Ale to nie będzie do końca taka zdrada, bo rzeczywiście
do macierzanki. W macierzance będziesz miał większe szanse rozwoju, bo tam uczą nauczyciele również z liceum. Poza tym potem już liceum będzie, tak? Wcale się tobie nie dziwię. A Julka? Tylko już nie zostaniesz jednak, tak? No, dziewczyny są wierne bardziej, prawda, i nie zdradzają. Natomiast ja myślę, że to, że macie bez tych stresu egzaminacyjnego to gimnazjum, to bardzo dobrze. Możecie się uczyć już teraz. No tak, nie trzeba będzie egzaminu. Czego chcecie. A nie próbowaliście takiego chwytu, że te książki czytacie, rozumiem, tak? Tak. Ale beletrystykę też taką. Czy tylko przyrodnicze? Geograficzne? No. Przygodowe. Różnie. Przygodowe. Bardziej przygodowe. Tak? No a jaka taka książka, którą przeczytałaś najbardziej, pokazała ci przyrodę, geografię? Pamiętasz? Między innymi W pustyni, w puszczy. Jedna z lektur. Tak. No, dużo dowiedziałam się o różnych pustyniach, o tamtych krajobrazach, o roślinach. Czyli są książki beletrystyczne, czyli literatura, która pokazuje nam przyrodę, geografię. A Juliusza Verne czytałeś? Nie, nie czytałam. A no właśnie, więc radzę ci, żebyś poczytał Juliusza Verne. To on bardzo pięknie pisze, prawda? O, do Robinsona Crusoe, żebyś przeczytał też. Oglądałem filmy, ale teraz są inna epoka. Ale obejrzenie filmu to nie to, co po przeczytaniu książki. Proszę zawsze pamiętać. Tak. A czy jakaś znasz książkę, która ci przybliżyła właśnie przyrodę? Nie, ja nie lubię za bardzo czytać książek, ale czytałam trochę Robinsona Crusoe. Czytałaś? Tak, ale do połowy tylko. To jest książka, którą każdy powinien przeczytać, tak, bo to jest spojrzenie na życie od szczegółu. Kiedy zostajesz sam, sama i musisz sobie ze wszystkim poradzić. Naokoło nie ma nikogo. I o przyjaźni, to teraz byśmy powiedzieli taki międzykulturowy, tak? Piętaszek tam był taki jeden z czarniejszych osobników. I to była tam przyjaźń właśnie między Robinsonem Crusoe a Piętaszkiem. Ja zawsze namawiam dzieci, a już taką młodzież jak wy w szczególności, by zaczęła od klasyki, bo klasyka, nie my wymyśliliśmy klasykę, ale ktoś ją wymyślił po to, żebyście patrzyli na życie z różnych poziomów, z różnych perspektyw, prawda? I ta przyroda, którą wy macie, geografię, biologię, wszystko, to może nie jest do końca takie złe, aczkolwiek ja uważam, że 8-klasowa szkoła podstawowa była lepsza. Pani Krystyna, jak pani? No trochę politycznie teraz podejdziemy. Tak, oczywiście zgadzam się z panem, że moim zdaniem też była lepsza. Na pewno były minusy i trzeba było to w jakiś sposób zreformować, bo ogromnym minusem to, tak jak wcześniej rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, że ja nie jestem zwolenniczką uczenia się na pamięć. Natomiast w 8-klasowej szkole podstawowej dużo było rzeczy, które były niepotrzebne. Ale to jest kwestia inaczej programu. Trzeba to było. Jest kwestia to jest kwestia programu. Trzeba było zreformować program. Natomiast z bardzo wielu względów ja bym została, ja wiem, że teraz jest nie, to nie da się wrócić już do tego, ale z wielu względów uważam, choćby nawet rozwoju dzieci, że jednak była lepsza ta 8-klasowa szkoła, bo tak wolniej to wszystko wchodziło, inaczej, prawda? A teraz ja patrzę na przykładzie, bo tylko na przykładzie swojego przedmiotu mogę mówić, że wciśnięcie wszystkiego w jeden przedmiot to nie jest dobre, bo nam się każe, na przykład mamy podstawę programową. I tak naprawdę, jeśli nauczyciel zapomni trochę o podstawie programowej, zacznie robić to, co uważa, że powinien robić, to jakoś sobie radzi, ale z kolei czasu jest bardzo mało, bo jest bardzo mało lekcji. A podstawa programowa dla mnie to jest coś takiego, jakby ktoś kazał mi zbudować dom i powiedział, aha, zamiast fundamentu to wysyp w ten dołek troszeczkę piasku, ściany to już pobudujesz, a na dach, no to jak ci zostanie czas, to zrobisz. Ścinę sobie zrób. I to jest mniej więcej tak, gdzie dla mnie ten fundament, ta szkoła podstawowa, to jest najważniejsza. Bo czego oni teraz się nie nauczą, przede wszystkim tego myślenia, kojarzenia, bo tego się dzieci muszą uczyć, to później już nie ma szans. Oczywiście. To jest stracony czas później. No ale poza tym jest wychowawczo lepsze nawet, bo my znamy tego ucznia od pierwszej klasy i możemy sobie z nim poradzić w ósmej, mimo że jemu się przewraca w głowie, prawda? Bo jest w gimnazjum, nowe środowisko, nowy szpan, tak? Tak. No, czekacie to. U nas jest... Ostrzegam, bo na pięknej nie jest tak różowo, jeśli chodzi o, powiedzmy sobie,
ja nie mówię tutaj, że zachowanie czy coś takiego, ale tam trzeba mieć tak zwany swój szpan, prawda, i sobą coś prezentować, bo inaczej zginiesz. Musisz o tym pamiętać. Zginiesz wizerunkowo oczywiście, wizerunkowo, tak? Jeszcze pani chciała coś powiedzieć? Nie, chciałam powiedzieć tylko, że no, nie jest dobrym rozwiązaniem gimnazjum właśnie z tego względu, że to już jest w szóstej klasie, widać, oni już zaczynają się rozwijać, jest tak. Inaczej i tu raptem w tym takim trudnym momencie tak. Idą w nowe środowisko. U nas jest jeszcze ten plus, że my gimnazjum mamy za ścianą. Oczywiście. Także tak naprawdę tak. Te dzieci się znają, no nie jesteśmy jedną klasówką. No i uczy również w gimnazjum. Nie, nie, nie. Nikt z podstawówki nie uczy w gimnazjum i nikt z gimnazjum nie uczy. A ja myślałam zawsze, że uczą. Nie, na początku tak było, natomiast w tej chwili nie. Jesteśmy dwiema dzielnymi zupełnie placówkami, ale no gdzieś tam jeszcze, prawda? Ale jak te dzieci idą w dużych miastach, z jednego końca miasta do drugiego, no to jest różnie, bo u nas to nie ma takiego rankingu jeszcze, prawda? Tak. Że do takiego czy do innego gimnazjum, ale ja nawet jak obserwuję w Siedlcach, to już jest ranking. Tak jest. Ty się do tego dostaniesz, a ty się nie dostaniesz. I już jest właśnie taka selekcja, gdzie trafiają różne dzieci do różnych gimnazjów. I później to już może rzutować naprawdę tak na całym życiu tego człowieka. Jesteśmy za i tutaj bez polityki żadnej, prawda? Tak, ja nie, bo to życzyłbym polityka sobie, nie ma moi wnukowie, na razie mam dwóch wnuków, jeden już idzie właściwie do szkoły, a drugi no dopiero ma roczek. W każdym razie życzę im, żeby chodzili do ośmioklasowej szkoły podstawowej, a potem rzeczywiście liceum, które też 4 lata to był jakiś system, można było opracować. To było również wychowanie. To była pewna idea prowadzenia. Przez 3 lata jest za krótki, bo właśnie przez 2 lata, bo ostatni rok to tak naprawdę liceum to jest przygotowanie do matury, a wcześniej do studniówki. No na koniec zadam wam krótkie pytanie. Wybierzecie sobie dziedzinę bardziej, bo z przyrody to jest bardzo ogólnie. Czy geografię bardziej, czy biologię? Po jednym pytaniu wam zadam, coś na poczekaniu wymyślę. Julka, z czego byś chciała pytanie? Z biologii. Z biologii bardziej. No to mówiliśmy przed tym w kuluarach o mikoryzie, ale teraz nie będziemy. Nie, przepraszam, o mimikrze mówiliśmy. O właśnie, no widzicie, o mikoryzie. Wiesz, co to jest mikoryza? To jest upodobnianie się. Nie, mikoryza. Nie, to mimikra. A mikoryza? Grzyby, nie grzyby. Pamiętasz? Co z grzybami jest? I z drzewami. I z drzewami? To jest współżycie drzewa i grzyba, kiedy grzyby i drzewa przekazują się. Na zasadzie takiej trochę obustronnej, trochę korzyści, tak? One mają korzyści troszeczkę. Jedno nie wykorzystuje drugiego, prawda? Nie denerwuj. To takie małe pytanie, ja byłem nauczycielem cały czas. A Piotrek? Ja była bardziej geografia. Geografię. No to ci dam z geografii taki. Jaki mamy w Polsce klimat? Klimat mamy umiarkowany. Ja bym się z tobą trochę nie zgodził. Ale dokładniej? Umiarkowany kontynentalny. Mamy przejściowy klimat. A wiesz dlaczego? Też, bo są 4 pory roku. Nie? Nie. A ja wiem. Bo jest... O, wiem? Nie, Piotrek wymyśli. Nie, nie, nie jeszcze. A między jakim, między czym jesteśmy? Powiem tak, między oceanem a Syberią. No to powiedz, dlaczego? Nie, no. Mam pojęcia. Julcia? Bo występuje przed jaśnie i przed zimie. Też prawda, ale to polega, dzieci, na tym, że mamy bardzo duży wpływ klimatu kontynentalnego z Syberii, z Rosji, tak? I również duży wpływ klimatu z nad Atlantyku, tak? I te dwa klimaty się nam ścierają, w związku z tym mamy przejściowe. Nasze zimy przez to są najgorsze w całej Europie. Czyli jest bardzo dużo różnic temperaturowych i przejść od minus na plus, prawda? Przez zero, tak? Dlatego te nasze drogi należałoby budować jak? Lepiej niż w innych krajach europejskich, by, bo wiecie, każda szparka, dziurka w drodze, to co jest? No to już, no dobrze. Będzie woda, potem mróz i rozsadzi, tak? To takie praktyczne rady naszego klimatu, bo niektórzy sobie budując drogi, na przykład nie. Tak, oczywiście, wy nie pamiętacie tych zim, my pamiętamy. W 78 roku. Podobno można było, były takie straszne zimy, że całe morze było zamarznięte. Szwedzi,
Przejeżdżali przez Morze Szli Polski. Przez Bałtyk, saniami przejeżdżali. Także podczas potopu szwedzkiego. Znacie z historii troszeczkę, tak, prawda? Tak. A ja pamiętam takie zimy, pewnie pani wasza też pamięta, w 78 inne zimy, że było tyle śniegu, żeśmy wchodzili na stodoły i zjeżdżali sankami. Ale fajnie. Fantastycznie. No, a jak się szło, to mówiło, a jak się szło, to też przyroda wszystko. Jak się szło, prawda, no ja akurat wtedy chodziłem na randkę do swojej żony, to chodziłem po wierzchu, śnieg miał 1,5 metra, a ja szedłem sobie po wierzchu. Najgorzej było pod drzewem się znaleźć, bo tam było miękko, to się padało całe. Piękne były zimy, prawda? Ale jak było śnieżnie, po prostu było bardzo czysto. A jak się szło w skórzanych butach po mrozie, to skrzypiało. Z kościoła, prawda? To skrzypienie tylko było, prawda? Z pasterki. To był tak przyrodniczo trochę inny świat. Czy klimat się ociepla, jak myślicie, na koniec już tak naprawdę? Tak. Julka może. Tak, bo jest globalne ocieplenie. Ale to nie powiedaj tych wzorów, co tam mówią w telewizji, tylko tak według od siebie powiedz. Czy czujesz to ocieplenie? Raczej tak, bo już raczej teraz powinna być zima jeszcze i śnieg. Mm-hmm. No chociażby w tym roku, ale w ubiegłym było całkiem inaczej, tak? A można na przykład jeździć na rowerze już. No pewnie. A Piotrek? Ja też czuję, że coś na pewno jest cieplejszego. Ale z opowiadań babci, a teraz co czujesz? Tak. Opowiadała ci babcia dziadek? Bardzo często. No. Moje prababcie jeszcze O tych zimach i też, tak? Tak, opowiadała mi, tak. I no teraz, jeżeli tak przysłuchuję się opowiadam mojej prababci i tak podsumowuję, co jest teraz, to uważam, że się bardzo ociepliło. No, że wtedy chyba było fajniej. Ale niestety jakoś ludzie... No to nie ocieplili się tak jak klimat, powiedzmy sobie, bo no chociaż porównując to, co było jeszcze 20 parę lat temu, a teraz, no to mamy całkiem inną Polskę. Macie szczęście, duże szczęście, że nie pamiętacie tamtej Polski. Aczkolwiek ja uważam, że i w tamtej Polsce można było się odpowiednio zachować. Zresztą tak jak i teraz, prawda? Dokładnie. Teraz ile tych właśnie narkotyków i innych, prawda, używek dla dzieci gotowych. Kiedyś tego nie było, my nie znaliśmy. Znaczy my mieliśmy i może na pewno biedniej, na pewno inaczej. Tak. Na pewno pamięta się te pomarańcze wydzielane po jednej dziecka z rodziny na Boże Narodzenie, tylko nigdy więcej, prawda? Natomiast... mieliśmy bezpieczniej. Tak. Nie było tylu pokus, co jest w tej chwili. Na pewno byliśmy mniej otwarci. Teraz dzieci są odważniejsze, są bardziej otwarte. Bardziej wstydliwi byliśmy. Byliśmy tacy, no baliśmy się chyba więcej rzeczy, prawda? Natomiast w tej chwili dzieci są odważniejsze i próbują wielu rzeczy, których no niekoniecznie są fajne. I jeśli nie ma pomocy ze strony domu, ze strony szkoły, jeśli nie ma współpracy, przede wszystkim między domem a szkołą, bo to jest podstawowa rzecz, która powinna być. Już na koniec naprawdę zapytam, kto wam kibicował z domu? Rodzice? Wszyscy? Piotrek? Tak, też wszyscy. Wszyscy, a tak najbardziej? Chyba mama i babcia. O, kobiety jednak, a u ciebie? Chyba tata. No, widzicie, ja tak to się domyślałem. Wszyscy się ucieszyliśmy, bardzo. Ja wam całej trójce gratuluję sukcesu. Naprawdę fantastycznie, że mogłem z wami rozmawiać, że poznałem was. A mam nadzieję, że i to, że wy mnie poznaliście, też jakoś wpłynie na wasze życie. Chociażby przypomnijcie sobie, że można czytać książki nie pod ławką, a na ławce, jeśli się wszystko wie, tak? Warto dużo wiedzieć, prawda? Warto być inteligentnym. A do tego, bo inteligencja to jeszcze mało, a do tego trochę być sumiennym, takim powiedzmy sobie ułożonym, tak? Żeby wiedzieć, tak? Ja nie, jeszcze na koniec. Ja nie mogłem spać, jeśli te lekcje, książki nie były ułożone równo i lekcje odrobione. Ja bym nie usnął. A wy potraficie? Bez odrobienia lekcji, że rano sobie odrobię? Przy pani nie, takich sytuacji nie miałem nigdy. A no, ja się spodziewałem. A ty, Julka? Zdarzało się? Tam rano sobie zrobię. Nie, odrabiałam przy śniadaniach, jadłam. Aha, a jednak. A ja nie mógłbym usnąć, naprawdę. To było inne jakieś takie podejście, prawda? Że to musiało być tak szkoła. I się zawsze liczyło. Już jestem w trzeciej, czwartej, piątej, szóstej klasie, już siódma, już ósma. No a potem już się przestało liczyć. Bo
szkoła średnia to jest całkiem inne życie, a studia, i czego Wam życzę, żebyście studiowali na swoim wybranym, ukochanym kierunku, żebyście studiowali dla przyjemności, nie po to, żeby mieć papiery, tylko dla przyjemności. No, życzę Wam tego, bo to jest frajda, naprawdę duża frajda studiować, poznawać nowych ludzi, nowe obszary, o których coś się tam się słyszało, ale nie do końca. No i jak, nie wiem, czy poczujecie talent pisarski, ale jakbyście poczuli kiedyś, że możecie być dziennikarzami, to zapraszam do swojej prasy, do tygodnika i do telewizji. Może akurat, Piotrek, to Julka, to tak widzę, że tutaj te głosy takie radiowo-telewizyjne to są. Wszystkiego dobrego Wam życzę i dziękuję. Naprawdę wspaniałego życia. Później ten program sobie, żeby Wam przypominał, że byliście młodzi i mieliście aspiracje. Bardzo lubię młodych ludzi z aspiracjami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.